Hej, witajcie. Ja jestem Sebek, witam was w kolejnym odcinku z gry Dead Space 2. I jesteśmy dalej w kościele i mitologów. I musimy wejść do kanałów. Właściwie tych szybów wentylacyjnych, no, co mi się jak zwykle nie podoba. Dlatego, że znowu pojawia się moja sekretna... Znaczy może... W tym przypadku nie, ale wiem, że gdybym nie miał wejść w takiej sytuacji, to pojawiłby się... O, klaustrofobia, kurwa! Czemu? Kurwa, czemu? Przecież same... Przejścia są wystarczająco stresujące, żeby nie trzeba do nich wrzucać po nich zaraz po nich jumpscare'a z wizją. Nie! Kurwa nie! Dobra, javelinów jednak już nie uzupełnimy. Tarczę jakąś mamy. Chyba mamy iść tam, bo tylko tam jest przejście. What the fuck? Okej, amunicjo. Chodź ze mną. Uuu, aż 30 weszło, spoko. Dobra, w sumie można trochę postrzelać z tego javelina. Ammo plazmowe. Dobra, okej, amunicji chwilowo nie potrzebuję. Pewnie mam zjechać na dół, co? No tak, dobra. Może będę wracał po tą amunicję na dół, tylko tutaj trzeba się przygotować na ewentualny atak jakiegoś skurwysyństwa na dole. Dobra, nie jest aż tak źle jeszcze. Aczkolwiek... Nie wiem, co się wydarzy, chcę opuścić to wariatkowo. Tak szybko, jak to jest tylko możliwe. What the fuck? Dobra, tam się chyba opuszcza to wariatkowo. Tam w ogóle jest jakieś hakowanie, nie wiem czemu. Nie wiem do czego ono prowadzi, ale chyba teraz się do niego nie dostanę. Nie, ja chcę stąd spierdalać. Nie. Dina, I'm locked out. There's something in the church. It broke the door. Hang on, I'll try to override all the gates in the area. Hurry. There's something out here too. Fuck! Kurwa. Nie chcę zostać zamknięty z czymś, co ryczy i być oddzielony tylko cienkimi drzwiami z punktu widzenia nekromorfów, które, szczególnie że mają wielkiego, to mogą rozpierdolić. Dobra, weźmy. Nie! What the fuck? Czym ty kurwa jesteś? Kurwo! Isaac, I don't think I can. Not now. Dobra, hej, ta broń jest zajebista i potężna, aczkolwiek... Kurwa, co to jest? Nie! Spierdalaj! Nie chcę stazy. Dana, you there? Isaac, I can't unlock the elevator. Can you do anything from your rent? Let me see what I can do. Okay. Once you're through, you'll go through the funerary wing of the church and down to the crypt. It's very important you not disturb. Oh. No. No, Earthcup can't jam us in here. Not in here. Dana! Dana!
No kurwa, zajebiście. Zawsze to samo. Ważne jest, żebyś... I się nigdy nie dowiemy. Bo to jest takie zajebiste. Żeby wysłać naszego fantastycznego protagonistę, nieprzygotowanego, jednocześnie gracza też nieprzygotowanego, w żadnym kurwa stopniu, ma robić czegoś, albo ma robić coś, albo nie robić czegoś. I to jest cholernie ważne, ale ty się nigdy nie dowiesz i spierdalaj. Ja tego nie chcę, żeby pojawiły się regenerujące skurwysyny, bo ja naprawdę ich nie lubię. Nikt chyba ich nie lubi. No to jest, tego co widziałem, materiał tutaj jest jeszcze bardziej przesrany w tej części, dlatego że jest motyw, że trzeba go unieruchomić, a potem zrobić hakowanie na czas, co jest w ogóle hardcorem. Okej, dobra. Co my tu mamy? Ammo plazmowe. Aha, dobra, i tędy sobie wyjdę. Tak? Dobra, wezmę to. Muszę wziąć inną broń zamiast tej drugiej piły plazmowej, bo nie potrzebuję dwóch takich samych broni. Nie, no kurwa. Czemu ja to zrobiłem? What the fuck? Spierdalajcie ode mnie, kurwa. Jebane ślimaki. Jaki dziki skok. Co mi zostawiłeś? Kredyty. Dobra, mam miejsce na semikonduktor. W sumie... A, znowu to samo. Zawsze to kurnie samo. Zapomniałem najpierw strzelić, a potem pytać. Rzeczywiście. Zastanawiam się, czy w sumie ta wiara tych unitologów nie jest jakąś, nie jest jakimś rozwojem koncepcji reinkarnacji. Bo oni tak, z tego co teraz chyba mówiła ta kobieta, to że jakby po śmierci oni się zjednoczą, czyli taka jest jakby trochę podobność do reinkarnacji. To prawda, w reinkarnacji mówi się otwarcie o tym, że się pojawi po prostu w innym ciele, natomiast... natomiast tutaj jest jakby złączenie się w jedność we wszystkich aspektach, zarówno cielesnych, jak i duchowych. Dobra, okej, okay. Safe Station, chapter 5, tu prawdopodobnie będziemy bezpieczni. W ogóle mam wrażenie, że te chaptery tak szybko idą. Że one są krótsze. Jakby może to jest właśnie tak, że ich krótkość jakby sprawia takie poczucie... kriogenika, nie podoba mi się to. Jakby ta ich krótkość sprawia, że gra jest bardziej intensywna, może, nie wiem. Dobra, skąd mi teraz wyskoczy jakiś pierdzielony skurwysyn? Kurwa! Yeah.
Ja pierdolę. Jezu, jak to będzie ciągle, bez przeciwników, tylko wizje? Nie chcę. Nie chcę, kurwa, wizji. Chcę normalne nekromorfy. Nie pierdoloną wizję. Dobra, okej. Mam wrażenie, że w ogóle kręcę się w kółko. Nie! Serio, mam wrażenie, że kręcę się w kółko. Nie! Dobra, okej. Tu mnie przynajmniej wiem, że jeszcze nie było. Bo kolega już by wyskoczył. What the fuck? O, nie. Dobra, ten javelin jest jednak potężny. Dobra, zobaczmy, co jeszcze z ciebie wypadnie. Kredyty, dobrze. No akurat javelinów potrzebuję. Wróciłbym w sumie tam jeszcze na górę, zebrać ich więcej. Ja pierdolę. Ta zamrażalnia, czy kriogenika, czy cokolwiek to kurwa jest. Jest tak posrany, że... What the fuck? No dobra, czyli ogólnie informacja o tym, że te trumny jakby kryptowe się zacinają w tych torach, którymi się przemieszczają. Co tu się w ogóle wyrabia? I think I found the exit, but it's way above me. Gravity controls are locked out. Dana? Fuck! Dobra, okej, jest staza, czyli trzeba będzie jej używać na pewno. Dobra, nie mam miejsca na ten Golden Semiconductor. Ile mam kredytów? 37 tysięcy, dobra, spoko, nie potrzebuję tej. Bo jak stoję za amunicją? Dobrze, wystarczy. Mam zresztą jeszcze jeden złoty, jeden brązowy. Chociaż w sumie mógłbym wywalić ten brązowy, zebrać złoty. To jest myśl. Nie, to jest gold, a ja chcę brąz. No i mam jeszcze ten schemat. Co ja w ogóle mam zrobić z tobą? Aha, tu coś wyłączam. Ale to prawdopodobnie będę musiał coś włączyć na dole i wjechać z powrotem na górę, bo
don't know if you can hear me. You need to go up. Do you hear me? You need to go up. Schematik. No, schematik na Reapera. W sumie z tej broni chyba nie korzystamy jakoś bardzo dużo. W przedniej części także nie jest mi ona jakoś bardzo bliska i bardzo potrzebna. A ten Javelin mnie nie zaskakuje, natomiast nie do końca wiem, co tutaj trzeba zrobić. Jak mam spłynąć na górę? Mam to jakoś zablokować? Bo tak czy siak nie wątpię, żebym zdążył. Zanim to się odpali. Może ja mam to jakoś zniszczyć. Nie wiem. Nie wiem nawet, co ja mam tutaj zrobić, szczerze mówiąc. Może mam strzelić w to takie jaśniejące gówno. Okej, dobra, pomyliłem oczywiście. Ale... Dobra, naładujmy się. Chyba, że nie wiem, może ja mam to coś rzucić. Nie, autentycznie nie wiem, co mam zrobić. Aha! Boże, to jest hakowanie, okej. Okay. To jest dość istotna część tego wszystkiego. Ła, no tak, oczywiście. W ostatnim momencie zmienił mi się kolor. Fantastycznie, bo było niebieskie, dlatego klikałem. Nie no, spoko. Dobra, okej. I dalej musimy iść na górę. Ale... nie wiem, nie mam pojęcia, co się stało, dlatego że tak jakby nie mamy windy tutaj. Aha, bo tu jest jeszcze jakiś ten. Co? Mam ściągnąć te jakby części magnetyczne. Aha, dobra, z zewnętrznej do wewnętrznej. Dobra, taka w sumie ta. Dobra, okej, okay. Czyli do tego pewnie jest potrzebna staza. Dobra, mamy kolejny. Mam wrażenie, że to coraz bardziej odpierdziela. W sumie prawdopodobnie miałbym bliżej, gdybym przebiegł po prostu z tej strony. What the fuck? Gdzie jest jeszcze jedna ta? Aha, dobra, chwila, stąd ściągam. A, i teraz nie mam stazy. Aha, dobra, czyli stąd, okej, spoko. No to ściągamy. Blokujemy i lecimy do tego. Udało się to zablokować, okej. Okay. I mamy teraz niską grawitację. O! Nie no! Zajebiście. Kontrolem, altem... Nie! Aha. Jestem, gram bez światła, żeby się bardziej wczuć i wcisnąłem zamiast ten, zamiast alta wcisnąłem ten...
Okej. Chyba powinienem był to zablokować tak wcześniej. Boże, ale wiecie, zdałem sobie właśnie z tego sprawę, że gramy w horror, a idziemy do krypt. Kurwa, idziemy do krypt. W grze, w której są nieumarli. No fuck. Żeby dostać jeszcze więcej nieumarłych. Okej, staza mi się zaraz skończy, muszę się wrócić. I tak, żeby nie stać pod rurą. Dobra, okej, i teraz tak. Nie zdążę teraz. Aha, dobra, to widzę, że się całe jakby. Czy ja mogę to jakoś otworzyć? Bo nie do końca. Czy ja mam tam iść? Mam tam iść. O! Dobra, okej. Okay. Czy tu jest staza gdzieś? Jest, dobra. Nie lubię zabaw ze stazą. Rozumiem, że one są dość istotne dla mechaniki w ogóle tej gry, ale... nie podobają mi się. Dobra, jesteśmy już po tej stronie. Tu jest coś, co... Schematic Medium Medpack. Dobra, nie potrzebujemy tego. I teraz jestem tu i muszę udać się tu. I altem pewnie wylądujemy. Dobra, i tu mamy znowu chyba włączenie grawitacji. I teraz to wszystko spadnie. Isaac! Damn it! I think they're jamming our signal with a mobile device. Someone get me the frequency on that jammer! They must have a gunship position near the compound. Now what? Change your plans? No. If they knew where we were, they would have killed us by now. Oh shit! Signal fading! Just follow your locator and hurry. No dobra. Chodzimy do czegoś, co znowu wygląda jak obiekt religijny, ale mamy sklep. Mamy sklep, sprzedamy... sprzedamy te, sprzedamy to. I teraz tak, ze sklepu mamy security suit. 15. Dobra, to nie jest wcale takie zajebiste, szczerze mówiąc. Natomiast co ja chcę, to ja chcę to. Fire damage, reload. Damage, reload, minus 10. DRM to jest damage. Okej, dobra. Okej, dobra, to zróbmy, bo nie mogę wziąć dlatego, że mam ten jakby zablokowany. Move. Aha, dobra, czy ja to wybieram? A jak mogę to zdjąć? Bo tak naprawdę mogę to tylko... nie mogę tego przesunąć jakby do mojego ekwipunku. Znaczy do... chyba, że w ten sposób. To i tak nie ma żadnej wartości, a... teraz będę mógł sobie wziąć tego, tego. Dobra. Thank you, have a nice day. Wonderfully.
Dobra, mamy line guna, mam do niego tylko niewiele pocisków. No dobra, znajdźmy stację zapisu i będziemy chyba kończyć. Kurwa. Okej. Mam wrażenie, że znowu kończymy przy tych. Przy wentylacji, no ale trudno, niech już tak będzie. Forge Plasma Cut, oczywiście damage. I capacity też pójdziemy w to. To. Capacity. To będziemy jeszcze mieli większego damage'a i Bloody Javelin, no oczywiście damage. Alt Fire, aha dobra, czyli Alternative Fire. Nie wiem jaki w ogóle to jest tryb ognia dla Javelina. Aż z ciekawości zobaczę, wygląda. Nie wygląda. Okej, okay, dobra. Okej, okay, także wam bardzo dziękuję. Myślę, że nazwiemy ten odcinek schizową zamrażalnią, będzie idealnym tytułem. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia, papa. Cześć.